zapraszamy księdza profesora, doktora habilitowanego Andrzeja Maryniarczyka. Ksiądz profesor jest kierownikiem Zakładu i Katedry Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, redaktorem naczelnym Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Ksiądz profesor wygłosi wykład pod tytułem Dlaczego kreacjonizm? Bardzo dziękuję za zaproszenie do zajęcia się tego typu tematem jak kreacjonizm i dlaczego kreacjonizm. Wiadomo, że człowiek, który z natury chce poznawać, to tę chęć poznawania, o której właśnie w pierwszej księdze metafizyki pisał Arystoteles, wyraża w tym, że w swych pytaniach chce dociekać początku świata i początku swojej egzystencji. Nic więc dziwnego, że to poszukiwanie tego początku, czy świat jest początkiem świata, jest właśnie ewolucja, czy też jakiś rozum stwórczy, będzie cały czas towarzyszyło dziejom filozofii, nie tylko dziejom filozofii, ale też i również codziennemu życiu. Stąd przypomina mi się taka właśnie scenka góralska, żeby troszeczkę Państwa troszeczkę wprowadzić i odpocząć. Mianowicie, kiedy to sobie Juchas pasie owieczki na hali, no i piękna pogoda była, położył się i patrzy sobie na niebo. Patrzy i tak właśnie filozofuje, a przychodzi baca i mówi, a czegoż ty tak leżysz? A no, bacu, ja tak myślę. O, jakoś ten świat, mówi, co się tak kręci się i nie spadnie. No, głupi ziasiek, mówi, przecież on stoi na postumencie. No, ty spieknie, rzeczywiście. No, ale dalej myśli. No, mówi, tak, panie Baco, no, ale, a ten postument na czym stoi? A mówi, a na drugim postumencie. A mówi, ty spieknie. A ten drugi postument? Oj, Jasiek, ty widzę, nie chcesz się dowiedzieć, tylko chcesz dostać pysk. Otóż właśnie te dociekliwości czasem ludzkie takie są, że jednych właśnie denerwują, że chcemy jakby na początku jednak otrzymać tę racjonalną odpowiedź, a człowiek nie chce się zgodzić na jakąś odpowiedź, która jest jakby z punktu widzenia odpowiedzią, powiedzmy sobie, absurdalną, bo wyjaśniać, że świat powstał z wielkiego wybuchu, no jest pewnym wyjaśnieniem absurdalnym, że odwołanie się do powszechnej ewolucji, która jest niczym nie kierowana, jest jakby przyjęciem pewnego punktu wyjaśnienia absurdalnego i to się buntuje w człowieku nasz rozum. Rozum chce rozumnego wyjaśnienia. Zanim spróbuję Państwu właśnie tutaj przybliżyć filozoficzną koncepcję kreacjonizmu, filozoficzną, chciałbym na początek właśnie przytoczyć pewne argumenty, pewne racje, które domagają się, by jednak mieć odwagę i wracać do dyskusji na temat kreacjonizmu. Dziś wszyscy zwolennicy kreacjonizmu często są jakby obśmieszani z różnych racji, pokazując, że to jest jakby niemodne, no, nie dzisiejsze wyjaśnienie, nie naukowe, a oczywiście przyjmuje się, że jedynie na pewnym naukowym jest wyjaśnienie właśnie ewolucjonistyczne. Co więcej, właśnie próbuje się jakby taką poprawność też naukową wprowadzić, że broń Boże nie naruszyć tego właśnie kanonu. Otóż na samym początku chciałem przytoczyć kilka właśnie racji za tym, dlaczego warto z powrotem pochylić się nad problematyką wyjaśniania powstawania świata w ramach filozoficznej teorii creatio ex nihilo. Najpierw kilka racji filozoficznych. Głównym zadaniem współczesnej filozofii, współczesnej metafizyki zwłaszcza, widzi się to główne zadanie w tym, by przypomnieć na nowo prawdę o stworzeniu świata ex nihilo.
Jeśli tego nie zdołamy zrobić, a więc przypomnieć filozoficzną prawdę o stworzeniu świata ex nihilo. Jeśli nie zdołamy tego zrobić, w przeciwnym razie świat współczesnej kultury zapełni się demonami i potworami, które karmione irracjonalną gnozą i nihilizmem zaczną wypełzać ze wszystkich zakamarków świata. Triumfy będą święciły wszelkie ruchy spirytystyczne, scjentologiczne, a ślepa przepowiednia horoskopu będzie jedynym drogowskazem dla człowieka. Te zdania zapisał w 1986 roku w wywiadzie zatytułowanym Raport o stanie wiary kardynał Józef Ratzinger. Otóż, proszę Państwa, właśnie o to chodzi, że tak jak wielkim osiągnięciem filozofii było wydobycie problematyki istnienia, która stała się po raz pierwszy właśnie podstawą pytania o źródło istnienia świata i sformułowanie koncepcji Boga jakoś, jako esse subsistent, jako źródło, jako byt, który jest źródłem istnienia, sam jest istnieniem. Tak w tej chwili jest potrzeba, by przypomnieć, wydobyć właśnie teorię, filozoficzną teorię świata o stworzeniu ex nihilo. Jeśli nie, widzimy, cała rzeczywistość jawi się przed nami jako absurdalna. Do tej filozoficznej racji jeszcze dołączam wypowiedź, także bardzo świeżą, z grudnia 2006 roku, kiedy to rektor Międzynarodowej Akademii Filozoficznej w Liechtensteinie, Józef Seifert, na pytanie, czy dobrze, że nad teorią ewolucji się dyskutuje, czy może nie lepiej przyjąć, że ewolucjonizm jest faktem, odpowiedział w ten sposób. Przedstawianie teorii ewolucji jako bezdyskusyjnego faktu naukowego jest skandalem. Sam termin teoria ewolucji jest niejasny i dwuznaczny. Naprawdę pod tym pojęciem kryje się kilka znaczeń. Cztery z nich w czystej postaci filozoficzne, dodajmy fałszywe, której najważniejszym celem jest eliminacja poglądu, że świat został stworzony przez Boga. A francuski biolog, który także w tej samej właśnie, w tym samym wywiadzie w Rzeczypospolitej jakby tworzy drugi dwugłos, powiada w ten sposób, Georges Chapotier. Mianowicie teoria ewolucji jest hipotezą opartą na faktach naukowych. W sensie ogólnym można ją uznać za niepodważalną. Ale kiedy przechodzimy do szczegółów, znajdujemy szereg hipotez, które nie mają dostatecznej podbudowy naukowej. Otóż to są pierwsze te racje filozoficzne, które domagają się, byśmy jednak powrócili i postawili pod znakiem właśnie zapytania tego typu już ustalone jakby w ramach tak zwanych poprawnych poglądów naukowych rozstrzygnięcia. Druga grupa racji, do której także chciałem się tutaj odwołać, to są pewne wołania ze strony samych przyrodników, samych nauk przyrodniczych. Otóż jakie pojawiły się mity, które w tej chwili powoli się obala w ramach nauk przyrodniczych, blokujące dyskusję na temat właśnie kreacjonizmu. Pierwszy mit, który obalają same nauki przyrodnicze, to jest mianowicie mit o ciągu ewolucyjnym od małpy do człowieka. Mit o ciągu ewolucyjnym od małpy do człowieka. Otóż współcześni paleontolodzy pokazują na nowe odkrycia, które co? Świadczą na przykład o równoczesnym występowaniu dinozaurów i ludzi. To są odkrycia samych przyrodników. W tym samym czasie okazuje się, istnieją dinozaury i ludzie. Dalej.
są odkrycia o wspólnym występowaniu szczątków kopalnianych organizmów, rzekomo należących do bardzo różnych er geologicznych. Dalej, o występowaniu zupełnie niezmiennych organizmów w erze rzekomo bardzo odległych czasowo warstwach kopalnianych. Jeden z takich współczesnych paleontologów, właśnie Hans Zillmer, autor szeregu prac z paleontologii, także w Polsce publikowanych, pokazuje na przykład, publikuje zdjęcia żyjących obecnie ludzi o czaszkach zupełnie takich samych jak u neandertalczyków oraz zdjęcia czaszek małp w takim kształcie jak australopiteki. W ten sposób wołają sami przyrodnicy, że ten mit o tym ciągu właśnie, gdzie człowiek pochodzi od małpy, należy właśnie zacząć obalać i oczywiście zacząć dyskutować zupełnie w inny sposób. Drugi mit, który został jakby wyprodukowany w ramach nauk przyrodniczych, to jest mit o datowaniu er geologicznych na podstawie warstw geologicznych. Otóż jest to tak zwane datowanie stratygraficzne. W badaniach prowadzonych w olbrzymich laboratoriach hydraulicznych na temat tworzenia się warstw geologicznych, jeden z profesorów paryskiej Politechniki, Guy Berthold, które prowadził na Uniwersytecie w Kolorado, a także wespół z rosyjskimi geologami z Petersburga, pokazuje, że na podstawie określonych warstw nie potrzeba wielu milionów lat. Wystarczy tylko co? Pierwsze, dużo nośnej wody z erozji, i warstwy takie, o jakich mówią geologowie, na podstawie których datują wiek świata, powstają w ciągu dni, godzin, a nawet minut. W ten sposób właśnie obala mit o tej takiej bezdyskusyjnej kwalifikacji właśnie wieku świata, wieku, powiedzmy sobie, na podstawie tworzenia się warstw geologicznych. I trzeci mit, który także powstał w ramach nauk przyrodniczych, mianowicie mit o tak zwanej, ojciec tu już profesor mówił, ewolucji, czyli że o tym ciągu, który jakby w tym się przejawia, że jest coraz to doskonalej, a więc że świat się doskonali, bo ewolucja oznacza, że mamy w ciągu tego rozwoju cały czas doskonalenie. Tymczasem okazuje się, że znowu sami przyrodnicy powiadają, jest to olbrzymi sfabrykowany mit, bo wręcz odwrotnie. W ewolucji, w tym co widzimy, jest dewolucja. Dlaczego? Otóż znowu powiadają, można eksperymentalnie wykazać, dowodzi jeden z profesorów, że świat się spala energetycznie i że zasoby informatyczne biosfery kurczą się, ba co więcej, wymierają gatunki, a powstawanie nowych nie obserwujemy w ogóle. To, co robimy, to są mutacje, mutanty i to jeszcze sztucznie robione. Przedstawił też zastraszające dane o geometrycznym wzroście chorób genetycznych u człowieka zagrażających istnieniu naszego gatunku. Obala właśnie w ten sposób ten mit ewolucji jako ciągu procesu, który jest kierowany poprzez ten dobór naturalny i tworzy coś lepszego. Tymczasem eksperymenty powiadają zupełnie co innego. Otóż to jest druga jakby grupa argumentów, które chciałem Państwu przytoczyć, by nie bać się podejmować jednak otwarcie tematu kreacjonizmu, a więc teorii stworzenia ex nihilo. Trzecia grupa argumentów, które także chciałem tutaj na początku Państwu przywołać, to są właśnie racje teologiczne. Ta grupa argumentów, którą tu przywołam, to jest próba pokazania pewnych nadinterpretacji dokumentów kościelnych. W jednym, i znowu, żeby nie być gołosłownym,
W jednym z ostatnich kwartalnika Polskiej Akademii Naukowej, więc nie jakiegoś tam czasopisma sobie pośredniego, Polska Akademia Naukowa, kwartalnik noszący tytuł Nauka, trzeci numer z 2005 roku. Jeden z profesorów, profesor Jan Kozłowski, właśnie omawiając ewolucjonizm, między innymi analizuje dokumenty papieskie. Oczywiście tych dokumentów, oficjalnie dokumentów papieskich nie mamy aż tak dużo, ale zwolennicy, a zwłaszcza chrześcijańscy ewolucjoniści tak zwani, bardzo często tutaj czasami możemy słyszeć takie ach, och, Kościół każe nam już przyjąć, że ewolucjonizm to jest właśnie zgodny z nauką Kościoła, to jest, to się nie sprzeciwia naszej wierze i tak dalej, i tak dalej. Otóż tenże pan profesor Kozłowski, analizując te wypowiedzi papieskich dokumentów, pokazuje zainteresowanie się ewolucjonizmem, dyskusję i równocześnie wytyka tak zwane łyżki dziegciu, gdzie w każdym z tych dokumentów odnajdujemy. Czyli z jednej strony jest to beczka miodu dla zwolenników ewolucjonizmu, ale z drugiej strony otrzymujemy naraz pewne łyżki dziegciu. Zobaczmy, czym są te łyżki dziegciu w tej właśnie tak zwanej beczce miodu propagującej jakoby ewolucjonizm. Łyżka dziegciu, która pochodzi z dokumentu właśnie pierwszej z encyklik Leona XIII. Pierwsza bowiem encyklika, która tutaj nawiązuje do problematyki ewolucjonizmu, to jest encyklika, zauważmy, encyklika, a więc status dokumentu kościelnego z 1893 roku, tytułowana Providentissimus Deus. I czytamy tam oczywiście w niej, że nigdy nie może być prawdziwej niezgody między teologiem a przyrodnikiem. Ale o ile każdy z nich będzie trzymał się swoich granic i przestrzegał za radą Augustyna, aby niczego nie twierdzić lekkomyślnie, gdy coś jest niepewne, nie głosić tego za pewne. Jeśli by zaś zdarzył się konflikt, to według tego samego doktora, czyli Augustyna, należy jak postępować. Gdyby zaś przedstawili w swoich dziełach rzeczy sprzeczne z Pismem Świętym, to jest z wiarą katolicką, wtedy jeżeli możemy, udowodnijmy albo wierzmy bez żadnego wahania, że poglądy są te fałszywe. A więc to jest ta dziegcia, to jest ta łyżka dziegciu, że jednak nie bezkrytycznie i tutaj, jeśli jest to niezgodne, trzeba odrzucać jako fałszywe. Drugi dokument, który także pochodzi, jest dokumentem kościelnym i ma rangę encykliki, to jest właśnie encyklika Piusa XII, Humani Generis, opublikowana w 1950 roku. I czytamy tam, że Kościół nauczający nie zabrania uczonym i teologom polemiki nad doktryną ewolucjonizmu według dzisiejszego stanu nauk przyrodniczych. Swoboda jest dopuszczalna pod warunkiem wszakże, że będzie się z należytą powagą, umiarem i opanowaniem rozważać i oceniać dowody i zwolenników, i przeciwników ewolucjonizmu. Tej jednak swobody roztrząsań naukowych niektórzy nadużywają lekkomyślnie, tak sprawę stawiając, jakby na przykład pochodzenie ciała człowieka, bo to jest takie bardzo wrażliwe, z materii organicznej było już z pewnością udowodnione z materiałów dotychczas znalezionych i z wniosków z tychże materiałów wypływających, jakby z drugiej strony źródła objawienia nic nie zawierały, co wymagałoby tej sprawie wielkiego umiaru i ostrożności. Oto łyżka dziegciu w tym dokumencie, którą wskazuje Kozłowski Piusa XII. I ostatni argument, ostatni jaki element jeszcze z tych nauczeń papieskich, ich łyżka kolejna dziegcia
w beczce miodu, to jest wzięta z wypowiedzi Jana Pawła II. Pierwsze nadużycie to tych, którzy często się powołują na słowa, mianowicie tego typu, że i to jest fragment dzisiaj, prawie pół wieku po publikacji encykliki Nowe Zdobycze Nauki, każą nam uznać, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipoteza. Otóż pierwsza sprawa, ten dokument nie jest encykliką. Ten dokument to jest przesłanie, jakie Ojciec Święty Jan Paweł II wygłosił do uczestników jednej właśnie tam z konferencji, a zwłaszcza dochodziło do członków Papieskiej Akademii Nauk. A więc to jest przesłanie, to nie jest encyklika. Ale oczywiście w tym również przesłaniu i w tej wypowiedzi papieża tam znaleziono pewne łyżki dziegcia. Nie jest to właśnie beczka miodu dla ewolucjonistów, którzy okrzykli, że papież Jan Paweł II powiedział, że ewolucjonizm, wszystko w porządku, dla wierzących należy się z tym zgodzić. Prawie że jak kolejna prawda wiary. Otóż gdzie pojawia się ta łyżka dziegciu? Pierwsza mianowicie dotyczy zasięgu teorii. Ewolucjonizm jest, może być jakąś interpretacją biologiczną, ale ma swój zasięg. Nie można go rozprowadzać na całą rzeczywistość. Ponadto sformułowanie teorii takiej jak ewolucjonizm wymaga nie tylko przestrzegania zgodności z danymi uzyskanymi w obserwacji, ale także zapożyczenia pewnych pojęć z filozofii przyrody i z filozofii. Natomiast kolejnym łyżką dziegciu to jest stwierdzenie papieża, że teoria nie jest czysto przyrodniczą teorią, ale jest teorią filozoficzną, przenikniętą filozofią. Więc co więcej, w rzeczywistości należy mówić nie tylko o teorii, ale o teoriach ewolucji. Ich wielość wynika z jednej strony z różnych sposobów wyjaśniania mechanizmu ewolucji, z drugiej z różnych filozofii, które stanowią ich punkt odniesienia. Istnieją mianowicie interpretacje materialistyczne i redukcjonistyczne, a także interpretacje spirytualistyczne. Ich ocena należy do kompetencji filozofii, a dalej do kompetencji teologii. Zaś i tutaj mamy tą kolejną łyżkę dziegciu. W przypadku człowieka mamy do czynienia z różnicą natury ontologicznej. Można wręcz powiedzieć ze skokiem ontologicznym. Otóż te łyżki dziegciu, które wydobył profesor Kozłowski, pokazują nam, byśmy zobaczyli, że stanowisko Kościoła co do ewolucjonizmu jest bardzo tutaj ostrożne i to są ciągle hipotezy, to są ciągle teorie, które nie wchodzą w zasięg nauczania jakby Kościoła jako takiego. To są próby wyjaśniania rzeczywistości biologicznej. I na zakończenie tego przygotowania jeszcze kilka ostrzeżeń, które także pojawiają się na końcu tegoż artykułu. Otóż pierwsze ostrzeżenie, profesor Kozłowski zwraca uwagę, że przy współczesnych dyskusjach na temat ewolucjonizmu, a te dyskusje toczą się w języku angielskim, warto zwrócić uwagę na pewne poślizgi słowne. Otóż chociażby to, że to przesłanie papieskie, które było w wersji francuskiej, nie? I miało tam, gdzie język polski oddaje słowo duch, francuskie słowo l'esprit, zostało w języku angielskim przetłumaczone przez słowo mind. O, tutaj panowie wiedzą zaraz o co chodzi. Otóż okazuje się, że tak. Jeśli dostajemy taki dokument oficjalny nawet Kościoła, gdzie zamiast ducha mamy mind, cóż się dowiadujemy? No okazuje się, że owszem, przyrodnicy nie stoją na stanowisku, że duch pochodzi z materii.
ale stoją na stanowisku, że właśnie mind pochodzi z materii, że mind można, a więc że umysł można wyprowadzić z materii. I naraz dyskutujemy zupełnie o czymś innym. A więc pierwsze ostrzeżenie, uwaga właśnie na podmianę słów, kiedy zamiast o duszy mówimy o umyśle, o pochodzeniu duszy czy o pochodzeniu umysłu. I drugie ostrzeżenie, mianowicie dotyczące samego słowa kreacjonizm. Otóż ruch kreacjonistyczny powstał w Ameryce. Został zbudowany właśnie na bazie protestantyzmu, pamiętajmy. I to właśnie tego protestantyzmu, który po reformacji Lutra uznał, że sole scriptura, sole fide, a więc tylko pismo i tylko wiara. W związku z tym cały opis stworzenia jest brany dosłownie tak, jak jest właśnie napisany w Piśmie Świętym. Nic więc dziwnego, że tak rozumiany kreacjonizm uznano za właśnie fundamentalistyczny kreacjonizm. I ciężar dyskusji z tak rozumianym właśnie protestanckim kreacjonizmem, który jest, widzimy, teorią religijną, i to jeszcze jak bardzo religijną niedoskonałą, niedopuszczającą właśnie tej egzegezy biblijnej, takiej dokładniejszej, ten właśnie kreacjonizm, on rzeczywiście w stosunku do ewolucjonizmu jest jakby z innej płaszczyzny. W związku z czym ten obraz kreacjonizmu przenosi się tutaj do nas, do Europy. Tymczasem my w Europie operujemy zupełnie inną koncepcją kreacjonizmu. Właśnie koncepcją kreacjonizmu wypracowaną w ramach filozofii, która ma swoje zupełnie inne podstawy i też po prostu inne argumenty. Króciuteńko na temat właśnie tej filozoficznej teorii kreacjonizmu. Wiadomo, że słowo greckie ktizis, poiesis, genesis, ono występuje od starożytności w języku i było właśnie używane na określenie tego, co dzisiaj nazywamy po łacinie creatio. Niemniej jednak wszystkie te odpowiedniki słowa, czy to ktizis, czy genesis, czy właśnie poiesis, one mają przesłanie jednego rodzaju, że jest to akt twórczy, nie stwórczy, ale akt twórczy, za którym to aktem twórczym właśnie bazuje potężna moc, potężna siła, ale twórczość dokonuje się w jakimś materiale. Stąd też tak rozumiany kreacjonizm, proszę zobaczyć, on już jakby zakłada wieczny substrat. I tak filozofowie, począwszy od starożytności do XIII wieku, tak filozofowie pojmowali powstawanie rzeczy. Że rzeczy powstają, ale zawsze z czegoś. Nic więc dziwnego, że obowiązywała ta sakralna zasada filozoficzna ex nihilo nihil fit. A więc z niczego nic nie powstaje. Stąd też, jeśli tłumaczył Tales, skąd powstał świat, ano odwoływał się do praelementu wody wiecznego. Jeśli Platon wyjaśniał, skąd powstał świat, odwoływał się do wiecznej sfery idei. Jeśli Arystoteles wyjaśniał, skąd powstawał świat, odwoływał się do wiecznej materii, wiecznych niebios i wiecznego pierwszego poruszyciela. Ugruntował się zatem pogląd filozofii, gdzie według filozofów właśnie musi być obecny jakiś wieczny substrat, z którego wszystko powstaje. Drugi ciąg oczywiście formowania się teorii creatio ex nihilo jest oczywiście ciąg biblijny. Ale oczywiście warto też zwrócić uwagę, że także i w Biblii mamy obraz powstawania świata zapisany językiem, który używał współczesny autor i też obrazem, jakim operował współczesny autor. Stąd też, jeśli mamy w Księdze Wyjścia, że na początku było to tohu wabohu, a więc ten męt i zamęt, to powstawanie dokonywało się przez właśnie porządkowanie tego, co było. Dopiero w
księgach machabejskich przebija się rozumienie właśnie, czy też powstawanie świata ex nihilo, kiedy to matka swoim synom tłumaczy, dlaczego mają się właśnie trzymać Pana Boga, nie wyrzec się Go, bo On stworzył człowieka i świat z niczego. Późniejsi już interpretatorzy biblijni będą oczywiście podpowiadali i pokazywali, że termin Bereshit bara będzie oznaczał, że Pan Bóg stwarzał i stwarza świat. Ale to powstaje problem jakby formowania się pewnej myśli, pewnego rozumienia. Zresztą człowiekowi religijnemu nie było potrzebne, bo jemu była potrzebna jedna informacja. Bóg wszystko, co jest, stworzył. I świat widzialny, i niewidzialny. Odbicie tej dyskusji jeszcze w ramach teologii i Kościoła widzimy przy formowaniu się wyznania wiary właśnie wschodniego i zachodniego. Stąd też proszę sobie zwrócić uwagę, my w naszym wyznaniu wiary mówimy: wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi. A wschodnie wyznanie ma: wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela ex nihilo nieba i ziemi. A więc nawet tu różnice tego typu odnajdujemy. To tak króciuteńko, jeśli chodzi o dzieje samego formowania się tej problematyki. Punktem zwrotnym w wydobyciu na terenie, przypominam, filozofii, teorii creatio ex nihilo jest wiek XIII. Tu trzeba zobaczyć i dostrzec właśnie wielką odwagę Tomasza i równocześnie jakąś taką wielką jego zadziorność. Przecież kiedy odziedziczył Tomasz całą tradycję kształcenia poaugustyńskiego, że właściwie filozof powinien zastanawiać się tylko o Bogu, myśleć o Bogu i o duszy, ten zaczyna właśnie jednak odchodzić od tego i chce poznawać świat, żeby się dowiedzieć o Bogu i o duszy. Co więcej, to właśnie w ramach tej tradycji było, że poznanie, ostateczne poznanie prawdy, czy tak samo i Boga, nie może się dokonywać bez łaski uświęcającej. Ten wbrew temu buduje właśnie 5 dróg na istnienie Boga, pokazując, że z ludzkim rozumem człowiek może dotrzeć do poznania Boga. I na tym tle również pojawia się właśnie filozoficzna teoria stworzenia świata z niczego. 3 takie elementy króciutko tej teorii. Pierwsza sprawa. Tomasz musi rozstrzygnąć jedną rzecz. Jak to się stało, że do tego czasu nikt nie mówił o stworzeniu świata ex nihilo? Ba co więcej, panowała opinio communis, powszechna komunia, powszechne przekonanie, że świat zawsze powstaje z czegoś. Otóż Tomasz nie mógł sobie odrzucić tak jednym gestem, że to jest błędna opinia communis, zatem trzeba od nowa zacząć nową budować. Dlaczego nie mógł odrzucić Tomasz tej właśnie opinii o komunizm, że jeśli coś powstaje, powstaje z czegoś? Mianowicie, stało na przeszkodzie 2 sprawy. Jeśli wszyscy w ten sposób myślą, to znaczy się, że poznają albo prawdziwie, albo błędnie. Jeśli większość poznawałaby błędnie, to znaczy się, że człowiek ma jakąś skazę na intelekcie, jakąś słabość intelektu, skoro w takim błędzie potrafi tkwi. A zatem, jeśli powiemy, że mamy właśnie jakąś słabość intelektu, otwieramy furtkę czemu? Agnostycyzmowi. Nie ma szans w takim razie poznawania, bo ludzki rozum, jak widzimy, może przez tyle lat błądzić. Jak zatem Tomasz wyjdzie z tego problemu? Otóż powie tak, nie, ta communio opinis była prawdziwa i jest prawdziwa. W jakim jednak rozumieniu, w jakim jednak zastosowaniu? Otóż właśnie w takim, że wszyscy poprzednicy jego razem z Arystotelesem, Tomasz powie, razem z Arystotelesem, właśnie w wyjaśnianiu powstawania świata, powstawania rzeczy, choć byli filozofami, to zachowywali się jak przyrodnicy. Na czym polegało się ich to zachowywanie jak przyrodnicy? Mianowicie na tym, że w poszukiwaniu przyczyn wskazywali zawsze na przyczynę konieczną, ale najbliższą. A więc jeśli pytamy, skąd
mama i tata, a od babci i dziadka. A skąd dziadek i babka? Ano od prababka i pradziadka. Otóż w tym wyjaśnianiu wskazywania przyczyn zachowywali się nie jak metafizycy, ale jak fizycy. I tak właśnie było z Platonem, tak było z Arystotelesem i tak było z tymi wszystkimi. A zatem na podstawie tej metody wyjaśniania ta opinia komunizmu jest prawdziwa. Jednak kiedy stawiamy pytanie o całość wszechświata, czyli przenosimy problematykę z nauk przyrodniczych, z fizyki do metafizyki, wówczas to wyjaśnienie jest niepełne. I w ten sposób, proszę zobaczyć, Tomasz z jednej strony broni, że opinia komunizm, która ukształtowała się, nie jest fałszywa, ale z drugiej strony nie jest pełna, do której możemy się odwołać. I tu, robiąc dygresję, chciałem właśnie zwrócić uwagę, co się dzieje współcześnie. Proszę zobaczyć, kto zajmuje się kreacjonizmem. Gdzieś dyskusje toczą się o współczesnym kreacjonizmie. Znowu wśród nauk przyrodniczych. I znowu popełniany jest ten sam błąd, na który właśnie zwrócił uwagę święty Tomasz. Stąd też to, co na początku powiedziałem, zadaniem współczesnej metafizyki jest jakby wprowadzić tę problematykę właśnie w rozważania metafizyczne, tę problematykę creatio ex nihilo. Następnie, jak Tomasz to formułuje, czym jest zatem stwarzanie? Otóż, zanim to odpowiemy, zobaczmy, jak określona jest sama teoria creatio ex nihilo. Teoria ta creatio ex nihilo głosi tylko tyle, że świat, w którym żyjemy, nie powstał z czegoś, co było wcześniej. I nic więcej. A więc jest to pewne sformułowanie negatywne, że świat, który jest, nie powstał z czegoś, co było wcześniej, z jakiejś pramaterii wcześniejszej, jakiejś idei, które są odbite, jakiegoś praelementu. Ale wszystko, co w tym świecie jest, jest pochodne od właśnie pierwszej przyczyny. Wszystko, i forma, i materia, proszę zwrócić uwagę, u Platona pochodne były tylko od demiurga właśnie idee, od Arystotelesa formy, natomiast tu wszystko jest pochodne od pierwszej przyczyny, i materia, i forma. Dalej, pierwsza sprawa to jest, jak definiować sam akt stworzenia. Otóż jeśli zdefiniujemy go, jeśli określimy go w kategoriach ruchu, zmiany, wpadamy w pułapkę. W jaką pułapkę? No w taką, jak padli poprzednicy. Bo ruch, zmiana dokonuje się w jakimś już substracie. A więc już musimy przyjąć substrat. Zatem Tomasz właśnie nie definiuje stworzenia właśnie w kategoriach ruchu, zmiany. Stąd też pojawia się to pierwsze jego określenie i proszę zwrócić uwagę, nawet rezygnuje albo unika słowa creatio. I dlatego mówi, na czym polega stworzenie? Stworzenie jest to produkcjo rei in esse. Produkcjo rei in esse. Dzisiaj słowo produkcjo nam się kojarzy z czym innym, ale słowo produkcjo oznacza, pochodzi od słowa ducere pro, czyli na czym polega stworzenie? Wprowadzanie do istnienia bytu. Czegoś, co nie było, wprowadzamy do istnienia. W związku z tym pojawiają się olbrzymie zaraz konsekwencje. Tak jak nie możemy tutaj do sali wprowadzić kogoś na raty, najpierw rękę jego, potem nogę, potem coś. Wprowadzamy całego człowieka. Tak samo wprowadza się do istnienia cały byt. A więc proszę zwrócić uwagę, ewolucjonizm od razu tutaj. W związku z tym byty są stwarzane, konkretne byty są stwarzane. A co jest z ich rozwojem? No właśnie, filozofia klasyczna operowała wspaniałym narzędziem, hielemorfizmem, pojęciem hielemorfizmu, pojęciem aktu i możności. Ten stworzony byt jest bytem dynamicznym. On się rozwija, on dąży ku czemuś. W związku z tym nie trzeba uciekać było, żeby pokazać rozwój bytu do ewolucji, tylko właśnie jest wewnętrzny rozwój kierowany czym? Ano formą, a forma zawsze była już pochodna od jakiegoś intelektu.
Ponieważ nowożytna filozofia i nauki wyrzuciły hilemorfizm i całą tradycję aktu i możności, muszą się posługiwać ewolucjonizmem. To mamy tę pułapkę. I ostatni moment, mianowicie dalej, czym jest samostwarzanie jeszcze raz? Kolejne bardzo ciekawe określenie Tomasza. Jest constitutio ipsa dependentia. Jest ustanowieniem pierwszej zależności. A więc wprowadzenie pierwszych zależności. Tu dopiero pojawia się rozumienie absolutu. Kto to jest absolut? To jest byt, który jest solutus ab, czyli niezwiązany z niczym innym. U Arystotelesa już byt był absolut był związany ze światem, bo świat był. Natomiast tutaj jest byt niezwiązany, to jest prawdziwy absolut. Dopiero on wprowadza pierwsze odniesienia. I tym pierwszym odniesieniem jest właśnie stworzony świat, stworzony człowiek. Oczywiście ustanowione pierwsze odniesienia, one są, treść tych odniesień jest zapisana w tym, kto to jest. A więc odniesienie stwórcy do stworzenia świata, do stwórcy i tak dalej, i tak dalej. I tak powstaje właśnie rozumienie creatio ex nihilo, gdzie ostatecznie Tomasz powiada, ten akt stworzenia dokonuje się nie z materiału jakiegoś, to w takim razie jak powstają rzeczy, z czego? Ano właśnie z intelektu i woli, a więc Bóg z intelektu i woli wyprowadza każdą rzecz. Zatem nie dochodzi do pogwałcenia tej zasady ex nihilo nihil fit, bo nie z niczego Bóg stwarza, ale właśnie z aktu intelektu wyprowadza do istnienia rzeczy. Powiedzielibyśmy tak, upraszczając rzecz, Bóg myśli w stwarzaniu rzeczami. Co pomyślał, jest. I oczywiście proszę zobaczyć, jakie konsekwencje. Każdy byt jest jakby skropleniem myśli boskiej, jest przeniknięty myślą boską, jest wymyślany od A do Z. Dopiero teraz zobaczymy, dlaczego możemy ten byt poznawać. Inaczej nie mamy odpowiedzi, dlaczego materię możemy poznawać, w strukturę jej wchodzić, rozbijać ją, atomy jeszcze niżej, bo właśnie ona jest też wymyślona, a tylko nasza myśl z myślą się może spotykać. Równocześnie też po raz pierwszy widzimy, że zauważmy, jest to akt intelektu i woli, a więc świat nie jest z konieczności jak w emanacji. Jest pomyślany i jest chciany. W związku z tym każda rzecz, cały świat jest chciany. Żyjemy w świecie chcianym i dlatego wszystkie rzeczy, świat, w którym żyjemy, jest światem dóbr. Konsekwencje, jakie z tej właśnie interpretacji wynikły. No proszę zobaczyć, konsekwencja pierwsza. Dopiero tylko i wyłącznie przez odwołanie się do kreacjonizmu możemy wyjaśnić racjonalność i celowość świata oraz poszczególnych rzeczy. Inaczej nie mamy możliwości. Druga sprawa. Tylko i wyłącznie przez odwołanie się do kreacjonizmu możemy wyjaśnić właśnie, dlaczego świat może być poznawalny. I po trzecie, dopiero w tej perspektywie widzimy, że cały świat jest dla człowieka księgą. Po co? Żeby czytał. Co? No właśnie myśl zapisaną przez twórcę w bytach wytwora, proszę zobaczyć, każda rzecz jest naznaczona intelektem twórcy, a przez stwórcę w bytach właśnie naturalnych. I stąd jest ten fantastyczny tekst Tomasza, który powiada res naturales inter duos intellectos constituta est. Każda rzecz naturalna postawiona jest pomiędzy dwoma intelektami. Jeden intelekt, twórcy, stwórcy, jest ten, który ustanawia prawdę rzeczy, powołując ją do istnienia. Rzecz zaś sama jest określona przez intelekt i ona określa intelekt poznający. Zaś intelekt poznający jest tym, który właśnie jest określany, mierzony przez rzecz, która istnieje i ma w sobie tę ową myśl. Dziękuję.